Cześć, witam się z Wami w kolejnym vlogu. Przejdę od razu do konkretów. Mam Wam strasznie dużo rzeczy tutaj do pokazania. Takie mam wrażenie, że nie nagrywałam już nie wiem ile czasu, a to przecież parę dni minęło, a jakoś tak w międzyczasie dużo razy w sklepie byłam, pokupowałam rzeczy. No nie są to wszystkie dla mnie, kilka jest dla mnie, ale muszę sporo z tych rzeczy wysłać dla różnych bliskich mi osób. Właśnie Maksiu się obudził, ale tak jak zawsze on zapłacze i potem zasypia na nowo. Miałam też urodziny w rodzinie. Mojej ukochanej kuzynki córka kończyła 18 lat. Od tego zacznę. Taką kartę wybrałam dla niej. Jak oglądacie tego vloga, to na pewno ona już te prezenty dostała, więc mogę spokojnie pokazywać. Niestety cen nie mogę Wam powiedzieć. Więc taka karta. Do tego przepiękna bransoletka z prawdziwych pereł. Zaprojektowana w Anglii. Końcówki srebrne. Bardzo mi się spodobała. Myślę, że to taki idealny właśnie prezent na 18. Będzie miała pamiątkę z tych urodzin do końca życia. Perły zawsze są w modzie. Do wielu strojów pasują, więc mam nadzieję, Maju, że prezent Ci się podoba. Dalej mam książkę. Pancake'i na różne sposoby. Nie chcę takiej otwierać, żeby nie pozaginać. 12,99 kosztowała. Wysyłam ją do kogoś. Kolejna książka. Najwięksi gafiarze, jak to nazwać? W sensie jest to książka o najgłupszych historiach, najgłupszych błędach, które ludzie popełnili. I tutaj właśnie historia jest Napoleona, Hitlera. No, taka historyczna, ale bardzo śmieszna, myślę, książka będzie. Kosztowała 12,99, też idzie do moich znajomych. Kolejna książka. Niewyjaśnione. Jak to nazwać? Mysteries. Niewyjaśnione zjawiska w Anglii. Maksiu mi nie da chyba nagrać. W każdym razie 12,99 kosztowała. Też idzie do kogoś. W ogóle Wam pokażę ją w środku. Bardzo ciekawa musi być. Sama z chęcią bym przeczytała. A ta poprzednia książeczka wygląda w środku tak. Fajna, bo ma sporo i ilustracji, i do czytania trochę jest. Dobra. Maksiu usnął chyba jeszcze. Tutaj jest zakup mojego męża. Wiecie co, z taką brzydką naklejką, ale zaczęłam ją zrywać. I tak, zobaczcie. Z tym napisem zaczęła schodzić, więc zostawię tą naklejkę. Reklamowali ją w gazetce z jakiegoś sklepu, ten płyn, w gazetce z jakiegoś sklepu, że przez 10 minut, jak nasmarujecie swoje auto, to przez 12 miesięcy się błyszczy. Tak, super gloss. Się błyszczy i wcale nie trzeba mocno wcierać, szerować, także tylko po prostu 10 minut nasmarować i na rok czasu spokój. No zobaczymy. Szukałam tego w sklepie. Bardzo ciężko było dostać. Generalnie w żadnym sklepie nie znalazłam. Mój mąż znalazł to na eBayu. 4,99 za to płacił. W sklepie, w reklamie było, że kosztuje to chyba 6,99, jakoś tak. Ale mówię, nie do dostania. Rozeszło się w mig. Na eBayu jest. Będzie testował. Bardzo jestem ciekawa. Chyba będzie mi się auto błyszczeć w najbliższym czasie. Dobra, mam tutaj jeszcze z TK Maxa taką fajną pastę do zębów. Sensitive. Same naturalne składniki. 2,20 kosztowała. Ciekawa bardzo jej jestem. Z rumiankiem, fajna musi być. Ale właśnie odkręcałam, wąchałam i jest miętowy zapach. Dla Maksia coś tu kupiłam. To taka ciekawostka dla mam. Nie pamiętam ile kosztowało, chyba 2,20, ale to są bańki, które dziecko może łapać, chwytać do rączki i one tak szybko nie pękają. Ciekawe. Muszę iść do Maksia i zaraz do Was wrócę. Jeszcze trochę leży, Maksiu. Przyszła do mnie kolejna przesyłka z tej stronki, gdzie kupowałam kosmetyki Ordinary. Tak zapakowane. Reklamy, reklamy, reklamy.
Booking.com się reklamuje. O, 40 funtów back. Muszę poczytać. No i ja... O, coś dostałam. Zobaczcie. Próbkę. Co to jest? Trójaktywne, zaawansowane probiom serum. Pierwszy raz widzę ten kosmetyk. Serum bardzo chętnie przetestuję. 2-3 kropelki na twarz, szyję, dekolt. A, to jest pod oczy. Ale rewelacja. Na pewno będę testować. Świetne. A w ogóle przyszła przesyłka, bo zamówiłam kolejną emulsję tą pod oczy, na zmarszczki. Taka jestem zadowolona. Opakowanie mi się już prawie skończyło, więc zamówiłam kolejne. Chyba 5,50 albo 5,90 płaciłam. Bardzo fajne. Córce mojej też kupiłam L'Oreal podkład True Match. Bardzo zadowolone jesteśmy z tych podkładów. Co prawda ja aktualnie nie używam go, bo mój BB krem używam, ale po prostu rewelacja. 10 funtów równo kosztowało i ona ma w kolorze wanilii. Jeszcze mam tutaj taki piękny zakup z TK Maxa. Brakowało mi właśnie takich talerzy, żeby ciasto ułożyć, jak ktoś przychodzi. I znalazłam, zobaczcie, z takiej jakby masy perłowej, dwa talerze w TK Maxie przecenione. Ale zobaczcie, na 2 funty. Tak mi się spodobały. Tak elegancko będzie właśnie ciacho wyglądać na tych talerzach, jak goście przychodzą. Dosyć ciężkie są. Bardzo fajne. Co tu jeszcze mam Wam do pokazania? Jeszcze dla małego dżentelmena. Mam tutaj parę rzeczy, muszę wysłać. Projektor Nocne Niebo. Podejrzewam, że baterie się wkłada, różne nakładki. I na suficie można sobie niebo wyświetlać, gwiazdy, planety. Piłeczki świecące w ciemności, kauczukowe, skaczące do nieba. Rozciągające dinozaury. Pozdrawiam Mariolkę, bo to dla jej synka właśnie upominki. Patrzę, co tu jeszcze mam Wam do pokazania. Jeszcze chciałam Wam pokazać, obiecałam, że pokażę Wam zaproszenia na Maxia urodzinki. Czekajcie, muszę zakryć. Więc wyglądają one tak. Z tyłu są białe. Uważam, że są niesamowite, że tak eleganckie są. Laminowane. Błyszcząca laminacja. Serdecznie zapraszamy na pierwsze urodzinki Maxia. No i tak jak Wam opowiadałam, właśnie będzie zimny bufet, przekąski na wyspie. Strój wygodny. Tutaj mam właśnie wypisaną jeszcze datę i adres. Także tak i wiecie co, miałam problem. Nie wiedziałam, na co mam się zdecydować. Czy na laminat taki właśnie świecący, czy jest jeszcze inny. On się nazywa Velvet i to jest w dotyku tak jak zamsz, taka skórka delikatna. Naprawdę bardzo przyjemne. Tak jakby ta kartka owleczona była właśnie takim zamszem delikatnym. I zamówiłam próbkę jednego, próbkę drugiego i jednak zdecydowałam się na te błyszczące. Jakoś bardziej elegancko to wygląda i do tego oczywiście żółte koperty, że jak goście wyciągają z koperty, to tak pasuje, myślę, do tej koszulki Maxia na zdjęciu, że fajnie, fajnie to wygląda. Dopiero teraz Wam zaproszenia pokazuję, bo najpierw chciałam je wręczyć gościom. Niektórzy z nich oglądają mnie i żeby, wiecie, fopa nie było, żeby nie zobaczyli na filmiku przed otrzymaniem zaproszeń, także to są zaproszenia. Muszę iść jeszcze na chwilkę do Maxia, ale jeszcze Wam coś pokażę. Pamiętacie, w jednym z vlogów pokazywałam taki piękny, duży bidon, kupiłam sobie. On miał litr pojemności i tak się cieszyłam z niego, taki był wygodny. I tak sobie właśnie obiecałam 2 takie bidony wody dziennie wypijać, no i tak było i tak piłam. Aż do momentu, kiedy mój mąż nie włożył tego bidonu do zmywarki. Ja włączałam tą zmywarkę osobiście, nie zauważyłam go tam, a włączyłam na wyższą trochę temperaturę i zobaczcie, co się z niego stało.
o połowę się zmniejszył. Naprawdę to jest o połowę mniejsze. Zakręcić już się nie da, wszystko się powykrzywiało i tak mi przykro, ale nie był drogi. 3 funty chyba kosztował, więc na pewno pójdę kolejny sobie kupić. Lecę do Maxia i zaraz wracam z powrotem. Patrzę ci ten dydol. No i mamy małego śpioszka. Coś chyba nie dospał. Taka maruda mała jestem, ale już zaczynam się uśmiechać, nie? No, tam widać Maxia. Przy okazji nagrywam vloga, to chcę Wam pokazać kolejne 2 książki do rozdania. Przypominam, że są to moje książki przeczytane z moich półek i chętnie je rozdam dalej. Pierwszą książką jest Powrót Niani. Możecie przeczytać sobie, o czym jest. Drugą książką Zakaz seksu we wtorki. Tu macie streszczenie. I jak zwykle napiszcie mi w komentarzu, którą książkę byście chcieli i 2 pierwsze osoby otrzymają książki, tylko będę prosiła potem na kontakt na maila, żebym mogła adres od Was dostać, pod który wysłać książeczki. I co jeszcze? Aha! Jeszcze mam coś. Muszę przynieść, ale to zaraz Wam pokażę. Już przyniosłam. Bo tutaj razem z Maxiem chcielibyśmy pozdrowić naszych najmłodszych widzów. Kasperka. Cześć Kasperku i jego brata Mikołaja. Wiem, że nas oglądają. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy. I mam... Oj Maksiu, a nie pokażesz ze mną? Bo mamy mały upominek dla nich. Może pokażemy Maksiu razem. Mamy dla Was 2 książeczki kolorowanki z misiami. Maksiu już się dobiera. Mam nadzieję, że zabawa w kolorowanie będzie Wam się podobać. Czekaj Maksiu, co my tu jeszcze mamy? Oczywiście wszystko podwójnie wysyłam, żeby było porówno. W takiej pięknej perłowej kopercie otrzymacie jeszcze taki obrazek takiego jeżyka przepięknego. Ale tak! Tutaj mam kolejne obrazki w czerwonych kopertach. A jest to taki, nie mogę. Czekaj Maksiu, bo spadniesz. Jest to taki króliczek. No nie mogę wyciągnąć. Maksiu, nie możesz iść. Nie możesz, bo tam jest bramka otwarta, wiesz? Już wyciągam. Taki króliczek przepiękny. Mam dla Was jeszcze 2 takie notatniki. Jeszcze mam dla Was 2 w takiej limonkowej kopercie. Takie karty z zającami. I jeszcze mam dla Was w takich srebrnych kopertach zdjęcie takiego chowającego się kotka słodkiego. Także wszystko mam już dla Was przygotowane i wysyłam to już jutro. Także czekajcie na przesyłkę. Jeszcze raz pozdrawiamy Kasperka i Mikołaja. Dobrze, teraz idę się zająć Maksiem. Wszystko Wam chyba już pokazałam. Tak, idę ubierać Maksa. Proszę, następny chlebek. Pięknie wyglądasz, Maksiu. Jeszcze chciałabym Wam się czymś pochwalić. Mój syn, jak wiecie, studiował w Kanadzie. Zakończył właśnie 2 rok na Uniwersytecie York w Toronto. Studiuje produkcję filmową i telewizyjną. Mam nadzieję, że na 3 rok studiów przyleci do Anglii, do domu. Chyba, że losy go gdzieś poniosą na 3 rok studiów, jeszcze gdzie indziej. No w każdym bądź razie opuścił już Kanadę, Toronto. I teraz pojechał na podbój Ameryki. Jest w Nowym Jorku aktualnie, zostanie tam 10 dni. Potem kieruje się w taką podróż po Ameryce. Na dłużej zatrzyma się też między innymi w Arizonie. O, już teraz nie spamiętałam, w jakich miastach będzie. Wiem, że po Nowym Jorku pierwszy kierunek to jest Boston chyba. Ale to będę Was na bieżąco informować. W każdym razie zrobił mi niespodziankę i specjalnie dla mnie pojechał pod apartament Sary Jessica Parker z filmu Seks w Wielkim Mieście, Carrie Bradshaw, i pokazał mi to na zdjęciach, filmik krótki mi nagrał. Niesamowite, było moim marzeniem zobaczyć to. Ja niestety nie mogę tam
się teraz wybrać, ale przez jego oczy zobaczyłam to, dzięki niemu. Także Maciek, bardzo Ci dziękuję, że tam pojechałeś, że mi to pokazałeś i dokładnie zrobił takie zdjęcia, jakie chciałam, jakie prosiłam. Także wszystko Wam teraz pokazuję i najśmieszniejsze, że nawet uchwycił na zdjęciu, jak mieszkanka tego apartamentu, tego domu, akurat drzwi odkluczała i się śmialiśmy nawet, że Sarah Jessica Parker w kamuflażu wróciła do domu. Oczywiście nie była to ona. Takie żarty, ale wszystko Wam dokładnie teraz pokazuję, łącznie właśnie z filmikiem nagranym. Naprawdę mi niespodziankę zrobił. I wracając stamtąd, w kolejne miejsce się udał. Mianowicie drugim moim ukochanym filmem jest Diabeł ubiera się u Prady. Film oglądałam, książkę czytałam i pojechał specjalnie dla mnie też właśnie pod ten wieżowiec, gdzie się biuro ich mieściło. I też właśnie obfotografował mi cały budynek z zewnątrz, chciał wejść do środka, ale ochrona go nie wpuściła. Także możecie teraz też te kilka zdjęć zobaczyć, jestem przeszczęśliwa. Wiem, że pojedzie jeszcze pod sklep Tiffany'ego i dla mnie tam też coś jeszcze nagra czy zdjęcia zrobi. Także mam nadzieję, że tym też będę mogła się z Wami podzielić. Jeszcze raz dzięki wielkie, Maciek, super. Naprawdę taką niespodziankę mi zrobiłeś i spełniłeś moje marzenia. O tak! Brawo! Nowy nocniczek. No i teraz włóż. Włóż tam jak ma być, no. No i zaraz Maksiu siada. Inauguracja. O tak! Nocnika. Brawo! No, Maksiu, siadaj. No chodź, rozbieramy. No chodź, czekaj, teraz Maksiu usiądzie, tak? A ty już siusiu właśnie zrobiłeś, tak? Czekaj, a ta rozbierze. Taki tron od cioci dostał, Marysi. Tak, tu zdejmiemy to. Siadasz, Maksiu, na nocnik? Tak, powiedz, siądę. Tylko trzeba pieluchę ściągnąć. No chodź. No i teraz uwaga. Maksiu siada, tak? Tu musisz usiąść. Tu. A musisz zrobić. A musisz zrobić tam. Maksiu. Maksiu. A zrób. Nie, siedź, siedź. A. No zrób. A. No z tatą razem. Daj rękę. Nie, ale siedź. A. No zrób. Albo siusiu. No nie, musisz zrobić tam kubkę. A. Siedź, a tata ci coś da do zabawy. Siedź, poczekaj chwilę. Siedź ładnie, mama popatrz. Maksiu, nie wstaw. Tu, nie wstawaj. Książeczkę da. Zobacz, tu, siedź. O, zobacz, i tu sobie oglądaj na nocniku. A, musisz, jeszcze nie zrobiłeś. Jemu dziwnie. A. Nie, no na siłę nie będziemy trzymać, zaraz sobie wstanie. Ale. No ale chodź, zobacz. Nie ma, Nie ma, musisz zrobić. Nie ma. A. I oglądaj książeczkę sobie. O! Brawo! Brawo! Pierwsze poszło. Bąka. No ale siedź. Chodź z Maksiem do Ikei na chwilę. A po co? Po to, co każdy posiadacz kota lub psa kupuje namiętnie, jedziemy po rolki. Takie, wiecie, zapasowe wkłady do... No do tych rolek, wiecie. No i założyłam sobie czarny sweterek i mam dzisiaj ubrane te spodnie z Zary. Z Zary one były? Boże, teraz nie pamiętam. Czy z H&M? No nie wiem, nieważne. W każdym razie kiedyś Wam w holu pokazywałam i bardzo fajnie się noszą. Jestem zadowolona. Od razu może w sklepie Wam mini haul zrobię. Taką przykrywkę do mikrofali kupiłam. Takie kubeczki dla Maksia. Słodkie. Rolka. Znaczy rączka z rolką. Rolki zapasowe. I dwa rodzaje baterii. A teraz idziemy na spacerek. Zobaczcie, przeraziło mnie to, co widzę. I to już jest czwarty z kolei takie drzewko i mi się wydaje, że ono więdnie.
wody mu brakuje. Czy to taki rodzaj drzewa, ale nie, chodzę tędy częstej, zauważyłabym, że takie są. Muszę się wam czymś pochwalić. Zrobiłam mojego pierwszego torta w życiu. Moja córka obchodzi 17 urodziny i jest to tort specjalnie dla niej. Biszkopt, krem waniliowy, borówka amerykańska, malina, truskawka. Jestem taka dumna, naprawdę pierwszy tort w życiu zrobiłam. Tutaj mam jeszcze świeczki, 1 i 7 i 2 zimne ognie. Ale to już na wieczór. Ale jestem dumna. Przychodzę do was już późnym wieczorem. Jest już bardzo późno, jestem w aucie, bo musiałam gdzieś jeszcze pojechać, ale chcę wam coś powiedzieć. Od jakiegoś czasu używam tego primera z The Ordinary i jestem zachwycona. Mam makijaż teraz na sobie jakieś 13 godzin. Tutaj co widzicie, to się świeci, rozjaśnia czy jeszcze. Może mi się czoło trochę zaczęło świecić. Na nosie też bardziej mi się świeci, rozświetlacz. I no tak się trzyma makijaż, że ja jestem w szoku. Naprawdę, jestem tak miło zaskoczona. Prawie 13 godzin, a ja nie wiem, jak chodzę, widzę się w lustrze, to bardzo mi się podoba, jak ten makijaż wygląda jeszcze po tylu godzinach. Także w ostatnim czasie właśnie miałam bardzo dużo pytań o ten primer i szczerze, z ręką na sercu wam go polecam. Jest bardzo tani, ja go kupiłam chyba za 3,5 funta, coś takiego. I jest po prostu rewelacja. To by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!